Cześć Wam, z tej strony Mikołaj Wąski Teperek. Znaleźliście się na wąskim kanale, a to jest seria Niepoprawny Dyplomata. Dla tych z Was, którzy są pierwszy raz na tym kanale, ja jestem Mikołaj Wąski Teperek. Działam pod pseudonimem Wąski na YouTubie od kilku lat. Jest to kanał poświęcony podróżom z naciskiem na kulturę amerykańską oraz podróże o Ameryce. Dlatego dzisiaj właśnie temat poniekąd dyplomatyczny, jak nazwa serii o tym mówi, a oczywiście temat zapalny i wiele pytań od Was, od widzów było dotyczące właśnie tematu wizowego i bezwizowego ruchu do Stanów Zjednoczonych. Jako samozwańczy ekspert w tej dziedzinie przedstawię Wam 5 rzeczy, które musicie wiedzieć o bezwizowym ruchu i zniesieniu wiz do USA, zanim zaplanujecie swoją podróż do Stanów Zjednoczonych. Krótka anegdota. Moi drodzy, ta seria dyplomatyczna jest współtworzona z naszymi patronami, dlatego bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy oczywiście już dostali swoje pocztówki z Teksasu, z naszej ostatniej podróży. Seria z Teksasu już niebawem, ale widzę, że najpierw musimy wytłumaczyć parę rzeczy. Poza tym, w związku z tym, że widzy zaraz będą zniesione, do Patronite'a będę dodawał nową nagrodę, nowy próg. Jeszcze nie wiem od którego stopnia, ale wejdźcie na Patronite, / Wąski. I tam znajdziecie nową nagrodę. To znaczy, jeżeli planujecie rzeczywiście wakacje w przyszłym roku czy wyjazd do Stanów Zjednoczonych, możecie na Patronite zgłosić się do mnie, a ja rozpiszę Wam taką podróż ze specyfikacją miast takich jak Chicago, Nowy Jork, Nowy Orlean, Los Angeles oraz Dallas. A poza tym samo może okolice Kentucky, Florydy czy to, co byście chcieli zobaczyć na pierwszy raz, skonsultuję to z Wami na Skype'ie właśnie z patronami, a poza tym zapraszam do naszej grupy patronowej, gdzie więcej materiałów z zaplecza, a także do naszej grupy Elektorat Wąskiego, otwartej dla każdego, gdzie dyskutujemy na wszystkie tematy polityczne, a także na temat wiz. A propos wiz, na naszej grupie Elektorat Wąskiego było głosowanie, co Wy myślicie na temat zniesienia wiz, czy jest to dobry, czy zły wybór. Rzeczywiście większość osób powiedziała, że jest to wybór dobry, chociaż ja sam uważam, że jest to pomysł zły. Ale zanim o moim zdaniu, jak ja to widzę z mojej perspektywy, z członka rodziny, który mieszka w Polsce i często podróżuje do Stanów Zjednoczonych, do swojej rodziny, to wytłumaczę Wam 5 rzeczy, które musicie wiedzieć o ruchu bezwizowym. Numer 1. Ruch bezwizowy do Stanów Zjednoczonych to nie jest strefa Schengen. I widziałem tych komentarzy mnóstwo, także wśród naszych widzów, że wow, znieśli wizy, lecę do Ameryki zarabiać dolary. Nie, moi drodzy. To, że będą wizy zniesione, nie świadczy o tym, że będziecie mogli pracować na terenie Stanów Zjednoczonych. Wszystkie inne wizy zostają w mocy prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. To znaczy, że wizy, które zostają zniesione, to się potocznie mówi wizy i tak dostajecie na wlocie. W tej chwili jest system promes wizowy, które dostajecie w ambasadzie, od ambasady amerykańskiej. Więc to nie gwarantuje Wam przede wszystkim tego, że możecie pracować. Nie, nie możecie pracować. Możecie przylecieć tylko na 90 dni. A poza tym, że możecie wlecieć na te 90 dni, to nie gwarantuje Wam wjazdu. Więc nawet, że wizy są zniesione, to nie oznacza, że Was wpuszczą. Tym bardziej, jeżeli błędnie będziecie myśleć, że pojedziecie tam do Pracy. Ponieważ Wasze interview na immigration już na lotnisku, na przykład O'Hare w Chicago, może wyglądać w taki sposób. Po co Pan przyleciał? A Wy odpowiecie, jak to po co? Znieśli wizy. Przyleciałem do polskiego miasta Chicago zarabiać przez następne 90 dni. W tym momencie w tył zwrot i wracacie do Polski, ponieważ Was nie wpuszczą. Tak jak wspomniałem wcześniej, to nie jest strefa Schengen i nie możecie podjąć się legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych po zniesieniu wiz.
Trzecia rzecz, jaką musicie wiedzieć, to jest to, że musicie mieć zakupiony bilet powrotny. Czyli od razu wyjeżdżając musicie mieć ten bilet zakupiony. Mimo tego, że jeżeli przyjeżdżacie w biznesach, wasza konferencja może się przedłużyć czy coś w tym stylu, oczywiście możecie rebookować ten bilet, ale równie dobrze wcześniej z obecnym systemem mogliście po prostu bez biletu powrotnego wlecieć na teren Stanów Zjednoczonych i oczywiście przejść przez immigration. W tej chwili musicie mieć dowód na to, że już ten bilet posiadacie powrotny. I oczywiście czwarta rzecz jest taka, że nie będziecie mogli tego stanu, tego waszego wyjazdu przedłużyć, ponieważ jest to 90 dni maksymalnie i 90 dni tylko. Nie będziecie mogli zrobić tak jak dotychczas, nie będziecie mogli do Departamentu Imigracyjnego poprosić o przedłużenie waszego pobytu na wizie B1, B2 i to samo, co się z tym łączy, nie będziecie mogli zmienić swojego statusu pobytu. To znaczy, jeżeli na przykład w międzyczasie uda Wam się na przykład wlecieć i zostać na studiach, będziecie musieli wrócić niestety do Polski i znowu iść do konsulatu lub do ambasady, aby otrzymać nową osobną wizę i nowy osobny stempel przy kolejnym wjeździe do Stanów Zjednoczonych. Nie będziecie mogli zmienić waszego statusu na terenie Stanów Zjednoczonych. I piąta rzecz, którą musicie wiedzieć, to jest to, że w historii Stanów Zjednoczonych i ich relacji bilateralnych już był przykład zniesienia wiz do jednego kraju, a potem anulowania systemu podróży bezwizowych. Polska niestety, ale potencjalnie może podlegać czemuś takiemu, mimo tego, że jesteśmy uznawani za wielkiego sojusznika Stanów Zjednoczonych, to takim krajem, któremu anulowano system bezwizowy, jest Argentyna. Argentyńczycy po zniesieniu wiz masowo wylatywali do Stanów Zjednoczonych i co robili? To, co często większość Polaków błędnie uważa, czyli myśleli, że wlatują sobie do Schengen, do pracy. I rzeczywiście Argentyńczycy wlatując do Stanów Zjednoczonych mówili, jak to, o co? Po co ja tutaj jestem? No jestem tutaj po to, żeby legalnie pracować. Otóż okazuje się, że nie możecie w tym czasie pracować. I tak jak wspomniałem, nie możecie tego pobytu ani przedłużyć, ani zmienić na inny tryb, na przykład studencki czy pracowniczy. I teraz czemu ja uważam, że ten system ma swoje minusy, jak i plus? Oczywiście głównym argumentem za tym systemem jest to, że Janusz nie będzie musiał zapłacić 600 zł w ambasadzie. I głównym argumentem, który za to idzie, jaki słyszałem wśród swoich znajomych, czy wśród swoich widzów, czy komentarzy w internecie, jest to, że nie będę płacił 600 zł, ponieważ nie chcę napędzać machiny wojennej USA. Jest to totalnie bzdurą, ponieważ te same osoby uważają, że gdy będą zniesione wizy, to dopiero wtedy będą podróżować do Stanów Zjednoczonych. Otóż, moi drodzy, ciekawostka. Wy wkraczając na teren Stanów Zjednoczonych, robiąc jakiekolwiek zakupy, albo nawet nie robiąc zakupy, tylko po prostu bukując sobie hotel, wynajmując samochód na wakacje, no, moi drodzy, płacicie podatek. Oczywiście są dla podróżnych pewne ulgi podatkowe przy zakupach dóbr, ale mimo wszystko płacicie tak czy inaczej tak zwany sales tax, no i oczywiście podatek VAT, który jest różny, ponieważ są to podatki od hrabstwa, od miasta i miasteczek oraz po prostu od stanu, podatki stanowe, no i oczywiście podatki federalne w cenie każdego produktu, jaki kupujecie, procentowo to się zbija na całość. No i oczywiście warto pamiętać o tym, że ceny podawane są bez VAT-u i na przykład te same produkty w innych częściach kraju mogą po prostu kosztować mniej lub więcej, w odróżnieniu od tego, jakie jest stawka VAT. Zazwyczaj chodzi o stawkę VAT właśnie hrabstwa, miasta albo stanu, ponieważ to one różnią się najbardziej. No i oczywiście tutaj moim kontrargumentem jest to, że jeżeli uważacie, że nie chcecie wspierać machiny wojennej USA, bo jak wiemy z podatków, że są rzeczywiście fundowane amerykańskie wojny, czy po prostu interwencja w krajach takich jak Afganistan, Irak czy Syria,
No to, moi drodzy, równie dobrze możecie powiedzieć, że nie będziecie na przykład podróżować do Korei Północnej, ponieważ będziecie reżim Kim Jong-una wspierać, podróżując i wydając swoje pieniądze tam na miejscu. Także jest to totalna bzdura. Poza tym 600 zł raz na 10 lat, myślę, że dla osoby, która planuje wyjazd, bardzo kosztowny wyjazd, szczególnie przy obecnym kursie dolara, to nie zrobi mu różnicy te 600 zł raz na 10 lat. Tym bardziej, że wizę warto mieć. Poza tym możecie zadać pytanie, czy wlatując, jak już mam wizę, czy będę zmuszony przylecieć tylko na te 90 dni, 3 miesiące, czy będę mógł zostać 6 miesięcy, tak jak dotychczas. Otóż na 10 ekspertów, których zapytałem, usłyszałem 9 razy nie wiem, a raz usłyszałem nie, wpuszczą cię na 6 miesięcy, tak jak dotychczas. Nie wiem, jak to będzie, czy osoby, które mają wizę, będą po prostu traktowane trochę łagodniej, czy nie. W każdym razie na pewno, jak już raz was przewałkują, w cudzysłowie, to na pewno łatwiej wam będzie na tej granicy. I tak jak wspomniałem, macie inne benefity, jak zmianę promes wizowych i tak dalej. Uważam, że dla Polonii, a szczególnie dla ich polskich rodzin, jest to duże ułatwienie. Jest to przykład, który podaję bardzo często, czyli przykład rodziny, małżeństwa, które rzeczywiście wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. Matka, tata oraz ich dzieci. I chcą sprowadzić do siebie na dłuższy pobyt na przykład babcię z Polski. Taka babcia wyrabia sobie wizę i może przylecieć w tej chwili na 6 miesięcy. Po zniesieniu wiz tylko na 3 miesiące. Otóż taka babcia na emeryturze będzie mogła wynająć swoje mieszkanie na czas pobytu w Stanach Zjednoczonych i przedłużyć swój pobyt. Tutaj wchodzimy w teorię. Może być tak, że w 5-6 miesiącu wyda nie oświadczenie, ale po prostu poprosi o przedłużenie w Departamencie Imigracyjnym, na które czeka się kolejne do pół roku. W związku z tym wasz pobyt zostaje w tym momencie zawieszony i przedłużony, dopóki nie dostaniecie takiej zgody lub oczywiście odrzucenie z Departamentu Immigration. W momencie, w którym dostanie takie pozwolenie taka babcia, nadal będzie jej pykało te pieniądze dodatkowe do emerytury z mieszkania, które sobie wynajmie w Polsce i będzie mogła zostać na miejscu o kolejne pół roku. Czyli w teorii, w świecie idealnym może swój pobyt przeciągnąć aż o rok, ponieważ pół roku maksymalnie może czekać na odpowiedź i kolejne pół roku maksymalnie może dostać. Więc taka babcia w idealnym świecie może przebywać ze swoimi wnukami w Stanach Zjednoczonych i pomagać swojej rodzinie przez półtora roku. Możecie oczywiście zapytać o inne rzeczy, w jaki sposób ona będzie utrzymywana. Otóż, moi drodzy, na pewno łatwiej jest utrzymać członka swojej rodziny, babcię na emeryturze, która i tak będzie zbierała hajs za wynajem swojego mieszkania w Polsce, niż na jakąś nastolatkę, Meksykankę, która sobie dorabia po prostu po godzinach szkolnych czy w godzinach szkolnych, opiekując się dziećmi tej rodziny polonijnej w Stanach Zjednoczonych. A poza tym jest to nadal legalne, ponieważ tamta rodzina nie będzie płacić swojej babci, tylko po prostu jest to członek ich rodziny. Także babcia raczej nie będzie wymagała od swoich wnucząt, a tym bardziej swoich dzieci, nie wiadomo jakiej zapłaty. Także to jest jeden z argumentów, który wśród Polonii przemawia najbardziej. No a poza tym, to co słyszeliście, no wszyscy radośnie mówią hura, wylecimy do Stanów Zjednoczonych. Ale pamiętajcie, nie możecie pracować i nie możecie przedłużyć swojego pobytu oraz musicie mieć już bilet powrotny. A sam wjazd nie powoduje pewności, że będziecie mogli wlecieć i przejść przez immigration na lotnisku. A poza tym system wizowy może być w każdej chwili cofnięty w zależności od tego, jak my będziemy się zachowywać w Stanach Zjednoczonych, no i oczywiście na lotniskach, co jest bardzo możliwe, ponieważ Argentynie już taki system wizowy, bezwizowy cofnięto. No, ale w każdym razie, jeżeli planujecie swoją podróż do Stanów Zjednoczonych, wpadnijcie na Patronite'a, jeżeli będziecie zainteresowani, to także na naszą grupę Elektorat Wąskiego, gdzie po prostu możecie w każdej chwili zadać pytanie, a ja spróbuję wam rozplanować taką podróż dla was, dla pary albo dla całej rodziny, w zależności co was interesuje. Nowy Jork,
Chicago, Nowy Orlean, a może Los Angeles. Ja uważam, że Nowy Orlean jest bardzo ciekawym kierunkiem, innym i nie takim znanym i typowym jak Los Angeles i Nowy Jork, chociaż Nowy Jork cały czas w moim sercu najbliżej. Także jeżeli interesują Was te destynacje lub inne, jak właśnie Dallas, Texas, to także możecie po prostu zajrzeć do poprzednich filmów, gdzie polecam naprawdę, naprawdę wiele miejsc i możecie zwiedzić sobie Stany Zjednoczone po prostu śladami Wąskiego. A jeżeli macie większe czy inne pytania dotyczące wiz czy podróży, wpadajcie na naszą grupę Lektorat Wąskiego, na Facebook Wąski Kanał, na Instagram Wądrek, gdzie też często zadajecie pytania. No i oczywiście niedługo pojawią się live'y. No i tak jak wspomniałem, Patronite i na naszą grupę patronową. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące wiz, zadawajcie pytania śmiało, a ja może spróbuję zebrać więcej informacji i odpowiedzieć na wszelkie Wasze ciekawe pytania. Dziękuję za uwagę. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a to była seria Niepoprawny Dyplomat.